Kryminologia jest jedną z najciekawszych i najbardziej złożonych dziedzin prawa. Zgłębianie zagadnień z tego zakresu jest nie lada wyzwaniem. 5 lutego przekonali się o tym finaliści konkursu wiedzy z kryminologii, który na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbył się już po raz 13. Uczestnicy zmierzyli się z tematem zwalczania przestępczości w obszarze środowiska naturalnego, co do łatwiej problematyki nie należy. Z racji nowości po pierwsze, ale też takiej nowej formuły, którą przyjmujemy, by pokazać różnego rodzaju przestrzenie właśnie tej przestępczości, chociażby związane z przestępczością zorganizowaną dotyczącą odpadów, przestępczością wymierzoną w różnego rodzaju dzikie gatunki fauny i flory, problematyką gatunków inwazyjnych. Konkurs dedykowany jest studentom Wydziału Prawa i Administracji Olsztyńskiej Uczelni. Finaliści odpowiadali na wylosowane zagadnienie, a ich prezentacje oceniali m.in. kryminolodzy, a także przedstawiciele policji i prokuratury. Najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Madej, który przedstawił działalność polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych zwalczających przestępczość skierowaną w środowisko naturalne. Jednak, tak jak wszyscy uczestnicy, Bartek musiał przygotować się z o wiele szerszego zakresu. Było bardzo dużo literatury do ogarnięcia. Około, tak jakby liczyć wszystkie zagadnienia, myślę około 3000 stron, włącznie z całą literaturą podaną przez prowadzących. No także nie jest to łatwy kawałek chleba, zważając na to, że jesteśmy na początku sesji. Drugie miejsce wywalczyła Michalina Tomanek. W swojej prezentacji skupiła się na zagadnieniu ekokryminologii jako nowej subdyscyplinie kryminologii. Ucieszyłam się, że wylosowałam ten temat, ponieważ dał mi on duże pole do wypowiadania się. Jest to nowa subdyscyplina kryminologii, dlatego uważam, że był to bardzo ciekawy temat. Na trzecim miejscu podium stanęła Sandra Omieczyńska. Finalistka zmierzyła się z tematem zorganizowanej przestępczości przeciw faunie i florze. Konkurs był dla uczestniczki nie tylko okazją do sprawdzenia swojej wiedzy kryminologicznej, ale również dał dużą dawkę inspiracji. Jestem teraz w trakcie pisania pracy licencjackiej na bezpieczeństwie i temat jest kryminologiczny i piszę o bezpieczeństwie lokalnym i na pewno zwrócę uwagę na patologię w dostępie do wód śródlądowych. Wszystkich pasjonatów kryminologii z pewnością ucieszy fakt, że od przyszłego roku akademickiego będą mogli studiować ten kierunek na Olsztyńskim Uniwersytecie.